Hej, witam Cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu w środę. Czas na podsumowanie dzisiejszego dnia. Tradycyjnie rozpoczniemy od przekroju informacji, które w dniu dzisiejszym dla Ciebie przygotowałem, a w dalszej części naszego spotkania zobaczymy, co w tym momencie dzieje się ciekawego na rynkach zagranicznych oraz jak wyglądała dzisiejsza sesja na GPW. W dniu dzisiejszym posypały się istotne informacje z polskiej gospodarki. Wiemy, że jutro EBC być może odważy się i zobaczymy, jak wielkie te kochones będą, aby dokonać pierwszej podwyżki stóp procentowych. I czy Niemcy w ogóle na to pozwolą? To będzie bardzo ciekawa decyzja. Dodatkowo uruchomienie Nord Stream to też będzie dosyć istotnie wpływać na nastroje panujące jutro na rynkach. Jednym słowem, może być zmiennie, może być nerwowo i trzeba być na to przygotowanym. A teraz już startujmy od pierwszych informacji, które dla Ciebie przygotowałem i oczywiście jak ta tematyka Cię interesuje, to zapraszam do kliknięcia dzwoneczka oraz subskrypcji, tak aby YouTube informować o każdym kolejnym nowym nagraniu. Dotychczasowy premier Sri Lanki został wybrany na prezydenta. Rząd Niemiec oczekuje pełnych dostaw gazu po ponownym uruchomieniu Nord Stream 1. Rząd Niemiec oczekuje, że po zakończeniu rutynowej kontroli technicznej Nord Stream 1 i po ponownym uruchomieniu gazociągu w czwartek wznowione zostaną dostawy gazu w pełnej wysokości, powiedziała w środę w Berlinie zastępczyni rzecznika rządu RFN. A co będzie, gdy to się nie stanie? Żyjcie narody. Lećmy dalej. Goldman podnosi prognozę dotyczącą wysokości stóp procentowych w Polsce. Do ilu? Podnosimy prognozę dotyczącą ostatecznego poziomu podwyżek stóp procentowych przez NBP do 8%. Podało biuro analiz banku Goldman. Biden. Ceny ropy spadają dzięki uwolnieniu rezerw. Ceny benzyny powinny to uwzględniać. Ceny ropy naftowej spadają dzięki mojej decyzji o uwolnieniu 1 miliona baryłek z rezerwy strategicznej, napisał we wtorek prezydent USA Joe Biden na Twitterze. Zaznaczył, że spadki widać na stacjach benzynowych, ale producenci benzyn nie obniżają cen wystarczająco szybko. Lećmy dalej. Czesi chcą kupić amerykańskie F-35 i szwedzkie wozy piechoty CV-90. Rozpoczęto rozmowy, a Niemcy pewnie już się mocno denerwują. Lećmy dalej. Media. Gaz w Nord Stream 1 może popłynąć już w środę. Rutynowa konserwacja gazociągu bałtyckiego Nord Stream 1 przebiegała bez większych problemów i udało się ją sfinalizować we wtorek wieczorem, czyli przed planowanym na czwartek zakończeniem. Z punktu widzenia Nord Stream AG nic nie stoi na przeszkodzie, by wznowić dostawy gazu od czwartku, informuje w środę agencja DPA, powołując się na rzecznika firmy i wypowiedź Władimira Putina. To będzie bardzo ciekawy start, jeżeli do niego dojdzie w czwartek. Popatrzmy dalej. Kraje Unii Europejskiej mają zredukować zużycie gazu o 15%. To pomysł Komisji Europejskiej na walkę z kryzysem energetycznym. Od 1 sierpnia tego roku do 31 marca przyszłego roku państwa członkowskie Unii Europejskiej mają zredukować zużycie gazu o 15%. To główny pomysł Komisji Europejskiej na zapobieżenie kryzysowi energetycznemu podczas nadchodzącej zimy. Komisja Europejska przedstawiła plan w środę w Brukseli. Wielka Brytania mierzy się z inflacją najwyższą od 40 lat. Gdzie jest Borys? Roczna stopa inflacji w Wielkiej Brytanii wyniosła w czerwcu 9,4%, co oznacza kolejny miesiąc, w którym jest ona na najwyższym poziomie od ponad 40 lat. Podał w środę brytyjski Urząd Statystyczny ONS. W maju inflacja wynosiła 9,1%. Wzrost do 9,4% oznacza, że Wielka Brytania ma obecnie najwyższą inflację spośród państw grupy G7, choć znajdujących się pod tym względem na drugim miejscu w Stanach Zjednoczonych jest ona niewiele niższa, 9,1%. Bank Anglii przewiduje, że inflacja będzie jeszcze rosła i w październiku, gdy znowu podniesiony zostanie maksymalny pułap cen energii dla gospodarstw domowych, dojdzie ona do 11%. Tak więc jak widzimy, wszędzie podnoszą ceny, nie tylko u nas. Jednym słowem, można obwiniać rządzących Wielkiej Brytanii za rosnące ceny u nas. Lećmy dalej. Brakuje oleju słonecznikowego. Branża spożywcza zastosuje zamienniki. Wojna na Ukrainie wpływa na dostawy niektórych produktów spożywczych do Polski, m.in. oleju słonecznikowego. W sklepach pojawią się specjalne ulotki oraz kody na towarach informujące o zamianie składnika na inny, informuje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i tutaj pod spodem są one wymienione. Ciekawe te zamienniki, przecież można po prostu kupić inny olej. Lećmy dalej. Wody Polskie są gotowe do ponownej taryfikacji cen wody jeszcze w tym roku. Jak widzimy, podwyżek ciąg dalszy. W związku z nasilającymi się apelami samorządów o urealnienie cen do panujących warunków, Wody Polskie zadeklarowały, że są gotowe od 1 września rozpocząć ponowną weryfikację procesu taryfikacji. Poinformowały Wody Polskie, które zatwierdzają ceny wody i ścieków w Polsce. I co ty na to? Zdajemy sobie sprawę z tego, że czasy są ciężkie. Wszystkich nas dotykają skutki wojny i rosnącej inflacji. Chyba zapominają o tym, od czego to się zaczęło, czyli oczywiście od pandemii. Dlatego zależy nam na tym, by ceny za wodę i ścieki drastycznie nie wzrastały. Jednak jeśli już wzrost jest konieczny, nie doprowadził do wykluczeń społecznych. Woda musi być dostępna dla wszystkich, powiedział cytowany w komunikacie przez Wody Polskie wiceminister infrastruktury. No, ciekawe. Lećmy dalej. Rekordowe tempo wzrostu cen producentów. Widać światełko w tunelu. Inflacja producentów ponownie przyspieszyła bardziej niż oczekiwali analitycy i osiągnęła w czerwcu najwyższy poziom od 1995 roku. To są bardzo ważne dane. Ale eksperci widzą już światełko w tunelu. Być może znajdujemy się właśnie na szczycie wskaźnika PPI. Zdaniem ekonomistów banku PKO to ważny sygnał również dla inflacji konsumenckiej. W czerwcu ceny produkcji sprzedanej przemysłu były aż o 25,6% wyższe niż przed rokiem, podał GUS. Tak wysokiej dynamiki nie odnotowano od 1995 roku. Inflacja PPI nieznacznie przyspieszyła wobec maja. Wtedy wynosiła 24,7% i przebiła medianę prognoz analityków. Konsensus rynkowy przewidywał wynik na poziomie 25%. Ceny były wyższe niż przed rokiem we wszystkich sekcjach przemysłu. Największy wzrost cen odnotowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. Wzrost o 46,8%. W sekcji górnictwo i wydobycie ceny wzrosło o 26,4%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego o 49,4%, a w górnictwie rud metali o 5,7%, informuje GUS i pozostałe są wymienione tutaj, tak więc możesz wbić na bankiera i się z tym bezpośrednio zapoznać bądź zatrzymać i również sobie to przeczytać. Lećmy dalej. Są widoczne pierwsze symptomy spowolnienia gospodarczego, ale presja cenowa nadal pozostaje wysoka. Na hamowanie produkcji wskazuje silne załamanie zamówień PMI. Przed nami techniczna recesja w drugiej połowie roku, ocenili analitycy ING w środowym komentarzu do danych GUS. W środę Główny Urząd Statystyczny podał, że produkcja przemysłowa w czerwcu wzrosła o 10,4% rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 30%. No to popatrzmy. Niepokojące dane z przemysłu. Zaczęła się recesja w polskiej gospodarce. Po oczyszczeniu spływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa skurczyła się w czerwcu trzeci miesiąc z rzędu. Wartość produkcji sprzedanej przemysłu była w czerwcu o 10,4% wyższa niż rok wcześniej, podał GUS. Dynamika okazała się wyraźnie niższa niż miesiąc wcześniej, 14,9% po rewizji z 15% i nieznacznie mniejsza niż przewidywał konsensus rynkowy, który zakładał 11,9%. W porównaniu do maja produkcja spadła o 30%. Dzisiaj seria ważnych danych z polskiej gospodarki, no to również seria komentarzy. Konfederacja Lewiatan. Popyt na pracowników będzie malał. Produkcja przemysłowa w ujęciu miesięcznym trzeci raz z rzędu odnotowuje spadek. Widać spowolnienie gospodarcze. Będziemy obserwować niewielkie pogorszenie na rynku pracy, ale popyt na pracowników będzie w najbliższym czasie słaby, oceniła Konfederacja Lewiatan w środę. Popatrzmy dalej. Najsilniejszy od 12 lat realny spadek płac. Rynek pracy zaczyna hamować. Średnia krajowa drugi miesiąc z rzędu rosła wolniej od oficjalnej raportowanej inflacji CPI. Oznacza to, że siła nabywcza polskich pracowników w ujęciu realnym zaczęła spadać. Co więcej, był to najsilniejszy realny spadek od stycznia 2010 roku. Przeciętne wynagrodzenie brutto w dużych firmach niefinansowych wyniosło w czerwcu 2022 roku 6554,87 zł brutto i było nominalnie, to znaczy bez uwzględnienia inflacji, o 13% wyższe niż przed rokiem, podał Główny Urząd Statystyczny. Miesiąc wcześniej statystycy odnotowali nominalny wzrost średniej krajowej o 13,5%, a 2 miesiące temu wzrosła ona o rekordowe 14,1%. Ekonomiści spodziewali się wzrostu przeciętnego wynagrodzenia o 13,3% rok do roku. Czerwcowy wynik okazał się więc nieznacznie słabszy od większości prognoz. Warto jednak uwzględnić wpływ bardzo wysokiej inflacji, która zjada już całość wzrostu średniej krajowej. W czerwcu inflacja CPI osiągnęła 25-letnie maksimum na poziomie 15,5% rocznie. Oznacza to, że realna roczna dynamika przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wyniosła minus 2,16%. To drugi niedodatni wynik od maja 2020 roku i najgłębszy realny spadek płac od ponad 12 lat. Analitycy komentują najnowsze dane z rynku pracy. Dane o wynagrodzeniach za czerwiec wskazują, że koniunktura na rynku pracy pogarsza się, a presja płacowa słabnie, co daje szansę na przerwanie spirali płacowo-cenowej i zmianę trajektorii inflacji, oceniają ekonomiści. No to lećmy dalej. Biedronka ogranicza sprzedaż cukru na osobę. Sieć sklepów Biedronka zapowiedziała reglamentację cukru. Od 20 lipca będzie można kupić maksymalnie 10 kg tego produktu na jeden paragon. No ciekawy się rzeczy dzieją. Popatrzmy dalej. Nadwyżka ponad prognozę z ustawy budżetowej zysku NBP w 2022 roku przekazana będzie na Fundusz Przeciwdziałania Szkodnikowi, podano w projekcie ustawy przyjętej we wtorek przez rząd. Rząd założył w ustawie budżetowej na ten rok wpłatę z zysku NBP w wysokości ponad 844 miliony złotych. BIG. W pierwszym półroczu tego roku firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek na kwotę prawie 4,5 miliarda złotych, o 47,5% wyższą niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, podało w środę Biuro Informacji Kredytowej. Jak poinformowano, w okresie od stycznia do czerwca bieżącego roku firmy pożyczkowe współpracujące z BIG udzieliły łącznie 1 778 tysięcy pożyczek na kwotę prawie 4,5 miliarda złotych. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku oznacza to wzrost o 36,2% w ujęciu liczbowym i o 47,5% w ujęciu wartościowym. Wartość udzielonych pożyczek w pierwszym półroczu tego roku jest wyższa o 99,7% od wartości z pierwszego półrocza 2020 roku. Ekspert ocenił, że duży wzrost odnotowany na rynku pożyczek pozabankowych to efekt dwóch zjawisk: zwiększającego się zapotrzebowania na finansowanie bieżących wydatków przez część gospodarstw domowych w wyniku rosnącej inflacji oraz rosnącej roli pożyczek BNPL, czyli odroczone płatności. No ciekawe, popatrzmy dalej. Wnioski o wakacje kredytowe można składać już od dnia wejścia w życie przepisów, czyli od 29 lipca bieżącego roku, powiedziała we wtorek minister finansów. Dodała, że bank ma jedynie poinformować o tym, że wakacje realizuje. I zaraz zobaczymy wyniki ankiety w naszym głosowaniu, czy zamierzasz skorzystać z tych wakacji, czy też nie. Wielka batalia startuje. Sąd stanął po stronie Twittera w jego pierwszym starciu z Muskiem. Proces ruszy już w październiku. W pierwszej prawnej konfrontacji między prawnikami Twittera i Elona Muska sąd stanął we wtorek po stronie serwisu społecznościowego. Nie zgodził się na odsunięcie procesu do przyszłego roku i ustalił termin jego rozpoczęcia na październik. Twitter pozwał miliardera, ponieważ wycofał się on z planowanego zakupu serwisu. Twitter będzie walczył w sądzie o zmuszenie Muska do zrealizowania planu zakupu. Adwokat serwisu społecznościowego powiedział w sądzie, że zabiegi o odłożenie procesu to próba sabotażu, a Musk usiłuje zniszczyć Twittera. Prawnik Muska odparł, że miliarder nie może niszczyć Twittera, bo posiada drugi największy pod względem wartości portfel akcji tej firmy, a późniejsze rozpoczęcie procesu jest wskazane ze względu na skalę materiałów i dowodów, jakie należy przeanalizować. No jednym słowem, rozpoczyna się niesamowite starcie. Pytanie, kto zwycięży? Jak myślisz, daj znać w komentarzu. Sezon wynikowy w Stanach trwał najlepsze. Netflix również opublikował dane. Jak widzimy, w drugim kwartale znów stracił abonentów. Netflix w drugim kwartale tego roku stracił tylko 970 tysięcy abonentów na świecie, chociaż kilka miesięcy temu prognozował, że spadek w tym okresie może sięgnąć nawet 2 milionów. W efekcie akcje platformy streamingowej zyskują w handlu pozasesyjnym ponad 8%. W drugim kwartale tego roku zysk Netflixa na akcję sięgnął $3,20, podczas gdy analitycy szacowali ten zysk na poziomie $2,94. Przychody spółki wyniosły 7,97 miliarda dolarów, a rynek szacował je na ponad 8 miliardów. Lećmy dalej. Hamujący rynek pracy oraz niższy niż w poprzednich miesiącach wzrost produkcji przemysłowej nie pomogły dziś rano polskiej walucie. Kurs euro utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, sygnalizując głęboką słabość złotego, a jak duża jest ta słabość, to za chwilę na podsumowaniu zobaczymy, jak złoty sobie radzi do poszczególnych walut. Zobaczymy również kurs ropy i jak widzimy, jeżeli chodzi o miedź, to również na londyńskim parkiecie mocno cena miedzi rośnie w reakcji na powrót apetytu inwestorów na ryzykowne aktywa. Osłabienie dolara USA wobec innych walut powoduje, że towary wycenione w tej walucie są tańsze dla kupujących. Miedź w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniana wyżej o 2,3% po 7742,5 dolara za tonę. Zobaczymy na podsumowaniu również, jak reaguje na to KGHM. PwC. Zobaczmy wartość pierwotnych ofert publicznych przeprowadzonych na europejskich giełdach w pierwszym półroczu tego roku wyniosła 4,8 miliarda euro, co oznacza spadek aż o 90% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wynika z raportu przygotowanego przez firmę doradczą PwC. W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku miało miejsce 57 debiutów wobec 231 w pierwszej połowie ubiegłego roku. Tak więc widzimy, skala spadku jest niesamowita. Sprzedaż miedzi przez grupę KGHM wyniosła w czerwcu tego roku 63,8 tysiąca ton i była niższa rok do roku o 3%. Produkcja miedzi płatnej KGHM wyniosła w tym czasie 58,1 tysiąca ton, co oznacza spadek rok do roku o 11%. Więc widzimy też dosyć ciekawe informacje z KGH-u. Dodatkowo PGE otrzymała promesę koncesji z URE dla projektu magazynu energii w Żarnowcu. Celem strategicznym grupy w obszarze magazynowania energii jest posiadanie 800 MW nowych instalacji magazynowania energii w Polsce w 2030 roku. Instalacje zapewnią bezpieczną integrację systemową nowych odnawialnych źródeł energii, przyczynią się do stabilizacji systemu elektroenergetycznego oraz poprawią bezpieczeństwo energetyczne kraju, powiedział prezes PGE. Lećmy dalej. Empik zwiększył obroty w 2021 roku o 21% rok do roku do 2,4 miliarda złotych. Udział obszaru e-commerce i digital w sprzedaży się osiągnął poziom 48%. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 63 miliony i był wyższy o 85 milionów złotych rok do roku. Gratulujemy. Nadzwyczajne walne zgromadzenie grupy LOTOS zgodziło się na połączenie spółki z PKN Orlen poprzez przeniesienie całego jej majątku na Orlen w zamian za akcję nowej emisji. No, już niedługo LOTOS pewnie zniknie z GPW. Popatrzmy dalej. Mercator podał szacunkową stratę w drugim kwartale. Jak duża ona jest? Mercator szacuje stratę netto w drugim kwartale tego roku na około 5 milionów złotych wobec 113,8 miliona zysku netto przed rokiem oraz 7,6 miliona zysku z poprzednim kwartalem. Poinformowała w komunikacie spółka. No bardzo ciekawie, jak to odbiło się dzisiaj na kursie, za chwilę zobaczymy. Biomed Lublin ma dostarczyć swój produkt do Holandii. Kurs wystrzelił i to dzisiaj była niesamowita jazda na Biomedzie. Ktoś się przejechał choćby po kilka procencików, no to gratuluję. Biomed zawarł z holenderską firmą farmaceutyczną umowę dotyczącą współpracy w zakresie rejestracji, dostawy i dystrybucji produktu leczniczego Onko BCG 50 oraz Onko BCG 100. Łączna minimalna wartość zamówień w pierwszych 5 latach obowiązywania umowy została określona na ponad 10 milionów euro, czyli około 49 milionów złotych. Kurs dzisiaj eksplodował. Nawet chyba przez moment na telefonie widziałem, że do 30% wzrostu dobili. Jak to się finalnie zakończyło, to za chwilkę zobaczymy. I zobaczmy, jakie nastroje panują na globalnych rynkach. W tym momencie indeks strachu zaczyna powoli rosnąć, wynosi 39 i jak widzimy w końcu po tej zieleni, do której się ostatnio przyzwyczailiśmy, mamy jakiś oddech na rynku w przeciwnym kierunku i większość poszczególnych rynków dzisiaj wyprzedaje. Wprawdzie jutro decyzje EBC nie są tak znaczące globalnie, ale na pewno dla rynków europejskich będzie to dosyć ciekawa sesja. Jeżeli chodzi o S&P 500 w tym momencie, wiadomo, Fed dopiero w przyszłym tygodniu będzie rozdawał karty na rynku. To widzimy, że Amazon rośnie 3,6%, wspomniany wcześniej Netflix 3,6% na plusie, Tesla 1% na plusie i Meta rośnie o 2,5%, Nvidia rośnie ładnie, bo prawie 5%. Jednym słowem, są sektory, które mocno zbijają się wzwyż, a niektóre tanieją. Popatrzmy, jak wyglądają poszczególne indeksy. Ropa w tym momencie kosztuje 103 dolary za baryłkę, DAX w korekcie 13 270 punktów, S&P 500 mocno, popatrzmy, wybijają opór i lecą w przestworza. 3962 punkty, pytanie, dokąd wystarczy im paliwa, jeżeli chodzi o wzrosty. Nasdaq również mocno do góry, 12 429 punktów, Dow Jones 31 800 72 punkty też do góry i Russell mocno do góry, 1824 punkty. Jednym słowem euforia wręcz na rynku amerykańskim. Popatrzmy na metale. Srebro delikatnie na plusie $18,88 za uncję. Złoto na delikatnym minusie $1708 za uncję. I waluty do złotówki. Popatrzmy, jak sobie złoty radzi. Dzisiaj frank odbija 4,8. Potem funt też do góry mocno 5,6. Euro do góry 4,76. Dolar do góry 4,67. Euro-dolar, jak widzimy, dzisiaj w korekcie po ostatniej serii wzrostów 1,02. No a jutro, wiadomo, na pewno ta para będzie dosyć istotnie reagować na doniesienia i decyzje, jakie podejmie EBC. Popatrzmy jeszcze na kurs rubla, jak tutaj to wygląda. Widzimy, że rubel się umacnia. Gdzie te sankcje? No to popatrzmy teraz, co się dzieje na rynku krypto. Tutaj również jest ciekawie, indeks strachu pokazuje nam 31 i podnosi się systematycznie, gdyż mamy dosyć ciekawą również euforię na rynku krypto, szczególnie alty ostatnio puchną dwucyfrowo z sesji na sesję, a Bitcoin pnie się również do góry. Jak widzimy, w tym momencie kosztuje sztuka już $24,155, czyli 4,6% więcej niż jeszcze 24 godziny temu. $1,603 kosztuje jedna sztuka Ethereum, jest to też wzrost o 4%, a największe skrajności to Hex, który odbija 12,5%, Flow 9%, Doge 8,99% czy Lido 8,5%, a największe spadki jest to BTT 6% czy XEM 4%, potem AR 3,26% w korekcie. Jeżeli chodzi o dostęp do podstawowych giełd krypto, umieszczam je na głównym kaflu kanału w tym miejscu. Jest dostęp do Binance'a, Bybita, oczywiście Kangi, czy możliwości zakupu swoich pierwszych kryptowalów za złotówki. Pozostałe giełdy umieszczam w opisie i zapraszam do aktywności na karcie społeczność, gdzie mamy ankiety, w których możesz uczestniczyć. Między innymi współdecydować o tym, jaki przegląd sektorowy sobie zobaczymy w najbliższą niedzielę. Mamy 407 oddanych głosów, za każdy głos w każdej ankiecie duże dzięki i jak na razie zwycięża sektor bankowy z wynikiem 34% oddane głosy, a do wyboru mamy również ciekawe sektory, m.in. spółki paliwowe, górnicze, OZE, gaming, tak więc jest z czego wybierać. Przypominam, że systematycznie spotykamy się na przeglądach sektorowych praktycznie każdego dnia i oglądamy po kolei te indeksy, sektory i poszczególne spółki. Dodatkowo mamy pytanie, czy zamierzasz skorzystać z wakacji kredytowych, to też w odniesieniu do tej informacji z dnia dzisiejszego wiemy, że to już startuje. Mamy 983 oddane głosy i popatrzmy, jak te głosy się podzieliły. Jest tak 25%, nie 24%, no i nie ma kredytów 51% głosujących, tak więc bardzo ciekawy wynik. Przejdźmy teraz do podsumowania dzisiejszej sesji na GPW, co tam ciekawego w dniu dzisiejszym się wydarzyło. Na spółkach WIG Ukraina, tutaj Agroton zyskuje 1,7%, KSG Agro 0,3 na plusie, za to Owostar traci 8%, Migrant 4,68%, a Starta 4% na minusie, a liderem obrotu jest Kernel 2,5 miliona i też dzisiaj korekta 2,5%. Na liście podroczną obserwację zgłoszoną przez widzów Greenex rośnie 2,6% na plusie, PKN Orlen 1,7%, LM Games traci 1,8%. Jeżeli chodzi o spółki dywidendowe, tutaj najmocniej rośnie KGHM 2,97%, LiveChat 2,88%, a traci Verbicom 6,71% czy CP Grupa 3,81%. Jeżeli chodzi o gaming, dzisiaj OneMore zyskuje 13,8%, Render 12%, Megapixel 9,45% czy PB Games 9%. To są największe wzrosty na najliczniej reprezentowanym sektorze na GPW. Z drugiej strony największe spadki notuje Falcon 16%, Kabater 11%, DTX 8,5%, Kubik 6,25% czy Starboard 5,93% i tak to wygląda, jeżeli chodzi o spadki. Jeżeli chodzi o obroty, w dniu dzisiejszym CD Projekt odbija 40 na plusie, ignoruje obrót 32 miliony. Huge 2 miliony obrotu, TS Games Banka 200 i jeżeli chodzi o to, co się dzieje na zamknięciu na kursie indeksu WIG Games 5, tutaj mamy 12 765 punktów i 26 setnych na plusie. Popatrzmy na shorty przy okazji, jak wygląda rejestr krótkiej sprzedaży i tutaj widzimy, że CD Projekt jest utrzymywany na 4 shortach, Allegro na 2 shortach, dodatkowo CCC, Azbis, Test Games, GPW, Dino oraz LiveChat. Popatrzmy na sektor bankowy, co tutaj się wyprawia, bo w końcu mamy ciekawszy również oddech. ING 3% na plusie, BNP 3%, Alior 2,37%. W korekcie tylko 4 banki, PKO BP, Getin, Santander oraz drugi Santander. Santander traci Banko 1,42%, a dawny BZ 1% na minusie. Liderem obrotu jest PKO SA 98 milionów, 79 PKO BP, sam indeks zyskuje 0,39, kończy dzień z wynikiem 5183 punkty, a na OZE Columbus dzisiaj zblokowany po PKC do weryfikacji, PGE Grupa 12,5% na plusie, ONDE 6%, z drugiej strony najmocniej traci Remorsoral 5,26 czy Sanex 3,43, liderem obrotu jest Sanex 6 milionów w bańkę 700 zebak. I popatrzmy, jak sobie radzą w tym momencie indeksy, bo widzimy, że mamy piękne wzrosty na WIG-Leki 4,81, Chemia 4,22 czy Górnictwo 2,37. Z dużych indeksów SWIG 80 kończy dzień na 1% plusie, 17 080 punktów na zamknięciu, MWIG 40 też procent do góry, 4053 punkty na zamknięciu i WIG 20 też na plusie 0,91, 1694 punkty. No i popatrzmy z drugiej strony, co się dzieje na spadkach. Ukraińskie spółki tracą najmocniej, 3,5%, spożywka 2,39. Jeżeli chodzi o szczegóły, to WIG 20 prowadzi Allegro 6,30 na plusie, Cyfrowy 3,18 czy KGHM 2,97, traci PGNiG 1%, Santander 1% i 1% LPP. Dodatkowo na minusie również PGE, PKBP oraz Pepco. Liderem obrotu jest Allegro 101 milionów, PKWSA 98 milionów. Na spółkach z MWIG 40 w dniu dzisiejszym liderem wzrostów jest Ciech 6,5%, Famor 4,6% czy Grupa Azoty 4,12%. Traci Mercator po wynikach, jak widzieliśmy, 5%, Kernel 2,5%, a liderem obrotu jest Bogdanka 14,400, 11,900 Alior. Na SWIG 80, czyli na małych spółkach, jak widzimy w dniu dzisiejszym największe wzrosty to Biomed Lublin, który eksplodował potężnie 32% na plusie, Bumech 11, Molecule 8,48, a największe spadki to Astarta 4,16, AM Company 3,86, liderem obrotu Biomed Lublin 23 miliony, 18 Bumech. Popatrzmy na New Connect w dniu dzisiejszym na prowadzeniu, co jest niezblokowane. Mamy MBF Grupę 24%, Telesto 20%, Kolumbusa to jest blokowane do weryfikacji, OneMore 13,85 na plusie. Z drugiej strony największe spadki w dniu dzisiejszym. Cóż tutaj ciekawego mamy? Tutaj widzimy, że najwięcej leci dzisiaj VEE 19% na minusie, Falcon 16% na minusie i jakieś większe obroty mamy. Tutaj mamy Cannabis 8% 200 tysięcy czy Invention 7% 200 tysięcy. No to popatrzmy, co się dzieje z drugiej strony, czyli oczywiście obrotów liderem w dniu dzisiejszym jest kto na New Connectie? SCPFL 544 tysiące i jak widzimy nie mamy żadnej spółki, która by choć troszeczkę zbliżyła się do obrotów w granicach miliona złotych. Jeżeli chodzi za to o indeks szerokiego rynku, to tutaj Biomed dzisiaj króluje 32%, PGF Grupa 12,5%, Bumech 11%, Molecure 8,48%, Allegro ładny obrót i również 6,30 na plusie. Za to najmocniej dzisiaj traci VAR Impex 9,14, Solar 8,93, czyli IBET 8,27. Liderem obrotu to wiemy, że spółki z WIG 20, bardzo wysoko również Bumech i Bogdanka mieszczą się na pierwszym ekranie. Jeżeli chodzi o wykresy, no to cały czas popatrzmy, kisimy się w rężu i podchodzimy pod topory. Tak więc trzymajmy kciuki, być może WIG w tym tygodniu będzie chciał się zmierzyć tym górnym ograniczeniem tego ręża. Jeżeli tak, no to bardzo ważne starcie przed nimi. Jeżeli chodzi o WIG20, też podnosimy się powolutku, tak więc 1700 jest do rozjechania teraz, aby pokonać ten opór, a potem górne ograniczenie tego wcześniejszego ręża. Jeżeli chodzi o SWIG80, też mamy tutaj ręcz, tak więc no, troszkę im brakuje, jeszcze 500 punktów do tego, żeby dotknąć jego górnych ograniczeń, tak więc jeszcze troszeczkę musimy urosnąć, żeby tutaj w ogóle dojść do tego oporu. I MWIG40 też kontynuuje wzrosty, zbliżając się pod już pierwsze zatrzymanie okolice 4100 będą istotnym punktem hamulcowym. No zobaczymy, jak jutro przede wszystkim jaka decyzja zapadnie, jeżeli chodzi o OBC i jak to wpłynie na rynki. Czy pozytywnie, czy też negatywnie. Na pewno będzie ciekawie, na pewno będzie zmiennie i trzeba być w tym dniu ostrożnym. Pozdrawiam, trzymam kciuki za wyniki. Na razie, hej.